wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dziś Stanisław Pięta. Dzień dobry Państwu. Witam Cię, pierwszy poseł w wywiadzie z chuliganem, ale także oprócz tego, że poseł to włamywacz, złodziej, który specjalizował się w okradaniu bardzo specyficznych miejsc, mianowicie radiowozów milicyjnych pod komendami. Jeszcze takiego chuligana nie mieliśmy, który by tak bezczelnie, że pod komendą okradał te milicyjne radiowozy. Jakiś czas temu zrobiło się o tym głośno w TVN-ie w szczególności. Opowiedzmy coś o tym. No, trafiały się nie tylko radiowozy. No, byliśmy młodzi, sądziliśmy, że jak ktoś wówczas przyjeżdża do pracy czy pod komendę samochodem, no to jest osobą w jakimś sensie uprzywilejowaną, więc pomyśleliśmy, że no, może warto sprawdzić, co on tam ma pod siedzeniem, tym bardziej, że byliśmy kiedyś świadkami na strzelnicy. Komuna to jeszcze była. Tak, no to był 86, 7, 8 rok, więc była to komuna, chociaż końcówka. My jakby nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. No, mieliśmy po kilkanaście lat, nie mieliśmy kontaktu z żadną dorosłą opozycją. Czytaliśmy jakieś książki historyczne. Pamiętam, że wielkie wrażenie zrobiła wtedy lektura szkolna na kamienie na szaniec. I wydawało się, że to nie jest jakby ta Polska. Do końca tego nie wiedzieliśmy, co z nią jest nie tak, ale ta władza nas odpychała. Byliśmy kiedyś świadkami na Błoniach takiej sytuacji, gdzie jakiś oddział wojska czy milicji wrzucał niedbale takie jeszcze pistolety PPS na tylne siedzenie do bagażnika, więc w naszych głowach uroiło się takie przekonanie, że może być tak, że któryś z tych milicjantów zostawi jakąś kaburę, pistolet pod siedzeniem, za siedzeniem. No i to był nasz cel. Dokumenty, broń, dokumenty. No, no może i to nie było specjalnie szlachetne, no, ale byliśmy przekonani, że w Polsce prędzej czy później Rosji się skończy i komuna się skończy, tak? Że będzie tak jak właśnie w Poznaniu, że przyjedzie ciężarówka, tak, w Poznaniu w 56 roku. Ja tę historię znam z opowieści ojca. Przyjechała ciężarówka, z tej ciężarówki rozdano ludziom, robotnikom broń. Kto ją rozdawał? Ci, którzy odebrali broń milicjantom. W zasadzie z tego, co mówił tata, to milicja sama oddała broń. To nie było tak, że trzeba było im te karabiny wydzierać, tylko oni ją oddali bez większego oporu. Ty miałeś wtedy 15, 16 czy 17 lat. Dzisiaj to może się wielu wydawać abstrakcyjne, ale to jest podejście ahistoryczne. W naszych rocznikach było to oczywiste. To znaczy to był czas, kiedy się na milicję krzyczało MO, Gestapo, mordercy. Na meczach, kiedy byli milicjanci, krzyczano: nie masz ambicji, odrabiasz wojsko w milicji. Milicja była w ten sposób postrzegana i trafić kamieniem milicjanta, no to była wielka sprawa. To znaczy żaden nastolatek nie wahałby się, że to jest słuszne, tak? My chcieliśmy się przygotować na sytuację, w której dojdzie już do kolejnego powstania, będzie jakaś godzina W, to my będziemy mieli własną amunicję, bo z tego, co mi jeszcze opowiadał tata, to wynikało, że ta amunicja w tych PPS-ach bardzo szybko się kończyła. To pomyśleliśmy, że my się do tego przygotujemy, że my będziemy mieli własną amunicję, a że wtedy tak piwa nie było w sklepach. No, wymyśliliście transakcję pewną. No właśnie, czy było od czasu do czasu, bardzo stosunkowo rzadko. Wojsko nie wychodziło na przepustki, więc jakby piwo w jednostce wojskowej, no to był pewien rarytas. No i my... Nisza rynkowa, można powiedzieć, się pojawiła.
przechodziliśmy tam za takim zakładem Wegą rzekę Białkę po takich deskach spiętrzających wodę. I jak przeszedł wartownik, a przechodził co 3 minuty, no to machaliśmy ręką do żołnierzy służby zasadniczej. Oni podchodzili do tego blaszanego płotu, no i pokazywaliśmy to piwo, że to będzie tutaj twoje piwo, ale musisz przynieść 3 sztuki do AKMS-u. A powiedz mi jeszcze, jak się miało to, że mieliście to piwo do tego, co wam się udało ukraść w tych radiowozach? No bo czasami tam się trafiały jakieś pieniądze. Mhm. To jakby był efekt uboczny, no ale za te pieniądze kupowaliśmy to piwo. To piwo zamienialiśmy w jednostce, za jednostką na amunicję. Jeszcze więcej, gdy przenieśliśmy się na Błonia, bo tam była strzelnica, żołnierze wtedy o wiele częściej strzelali. Codziennie, może co drugi. W Bielsku-Białej, w twoim rodzinnym mieście. Mówimy o Bielsku-Białej, przyjeżdżaliśmy na ostatni przystanek dziesiątki. Jak zobaczyliśmy tylko czerwoną flagę na maszcie, to znaczy, że były strzelania, zresztą często było też już słychać te salwy. Maksymalnie blisko podchodziliśmy do takiego zagajniczka, no i tam czasami się nawet udało za jedną butelkę dostać 20 sztuk, tak? W takim tekturowym pudełeczku było 20 sztuk. No to nie był przelicznik, można powiedzieć. No, ja zebrałem, pamiętam, miałem 6 magazynków do AKMS-u, czyli to było 180 i 2 pełne do RPKS-u, 2 razy po 40, czyli 80. No było tego troszeczkę. No byliśmy dobrze przygotowani, tylko no okazało się, że historia no potoczyła się inaczej. Transformacja, komuna robi biznes, rozkradną ojczyznę, zadepczą każdą bliznę. Mają służby i agentów bankowe, spółki wszystkie, czerwone zęby krążą nad przemysłem. Z wolności słowa obiecanej będą resztki, ostatnią czystkę w mediach robił Jaruzelski. Prócz publicznych, prywatne założą sobie jeszcze, cieszą się z końca komuny, dla nich idzie nowe, lepsze. Rzemek pójdzie siedzieć, lecz fortuny pozostaną, do dzisiaj Polski niszczyć nie przestaną. Bezpiecznie jest więcej niż za czasów wyklętych, samo SB ma agentów 100 tysięcy. Wojskówka będzie działać, jak stworzyli ją Sowieci. Na wozie wyrosną nasi miliarderzy, pierwszym prezydentem agent przedłużenia SMERSZ-u. Szybor zabije brawo dla zamachu stanu w wierszu. Transformacja, odwracają się znaczenia, pół wieku komuny i do widzenia. Stół okrągły stoi, gra się dawno rozpoczęła, karty są znaczone, ich jest grupie Rickenberga. Transformacja, agentura idzie w biznes, trzymają sądy, trzymają policję. Każda szumowina może teraz tu zaistnieć, gazeta wyborcza straszy nas nacjonalizmem. Przez ile lat to ci się udawało jako nastolatkowi? No, dość długo, bo dopiero w 88 wpadłem, 86 siódmy, ósmy. No i mamy teraz telewizję TVN, która zrobiła z tego bardzo poważnego newsa w faktach. Telewizja TVN, dodajmy, której założyciel i główny boss Mariusz Walter, szanowni państwo, według dokumentów Jerzy Urban rekomendował premierowi Rakowskiemu, że Mariusz Walter będzie mógł być najlepszym, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, PR-owcem rządowym, ocieplającym wizerunek ZOMO i Milicji Obywatelskiej. Być może w tym ataku TVN-u tutaj to może mieć pewne znaczenie. Gangrena na temat, czy inne lewackie draństwo, no to jakby przypisywało mi tutaj te motywy merkantylne. Ludzie jakby z naszych roczników to wszystko wiedzą, i że ktoś, kto by okradał radiowozy przed komendą, to przekozak, tak? Dla nas wtedy był. Byliśmy młodzi, no to była adrenalina, no byliśmy młodzi, szybcy, można było w 20 sekund wejść do takiego. No to jak się nauczyłeś otwierać te radiowozy? Jakiś profesjonalny złodziej, przyznaj się tu zaraz. Miałem jakieś takie techniczne urządzenie, które pozwalało duże fiaty, małe fiaty w miarę szybko otworzyć. Poza polityką, to ty w tej sprawie podważasz strasznie ważną rzecz, mianowicie etos Milicji Obywatelskiej, który przez lata jeszcze w III RP obowiązywał, to znaczy taki zwykły policjant często, będący synem milicjanta czy wnukiem milicjanta,
był ten etos, że my to za komuny mogliśmy wszystko, tak tłumaczył tam wujek, czy tata, czy dziadek przy wódce. I my byliśmy strasznie, strasznie mocni, a teraz ta policja, to wiadomo, no mięczaki, gdzie ten profesjonalizm? Nie byli wcale mocni. Pamiętam rok 89, oni się bali. Zapraszamy do pałeczki, zapraszamy na trzypa. Zapraszamy do pałeczki, pałki, która prawdę zna. Już zaczyna się pałeczka, zapraszamy wszystkich tam. Kto kandydat do pałeczki, może pani, może pan. Tańczą smerfy na polanie, tańczą smerfy na trzypa. A co po nas pozostanie, gdy się skończy bajka ta? Czy następne pokolenie prześni też niebieski sen? Czy następne pokolenie śpiewać będzie refren ten? W milicji nie jest źle, w milicji nie. Jeżeli jesteś równy chłop, do milicji wstąp, wstąp, wstąp. Wystarczy ci ambicji, by wstąpić do milicji. Ktoś przecież musi pilnować tę nędzę, lecz dlaczego za nasze pieniądze? Albo w tym zasranym PRL-u to nawet nie można było drukarenki dziecięcej kupić, więc kupiłem gumki do mazania, takie żółte chińskie, pociąłem to żyletką i skalpelem, drutem rozgrzanym nad świeczką, sam sobie wypaliłem, wyciąłem czcionki. Potem to wkładam do takiej rynienki, z blachy też takiej miedzianej, wyniesionej z Belosu, gdzie miałem praktykę jako uczeń zawodówki. I w tuszu odbijałem, papieru nie było. No. Koledzy mi przynosili wyrwane kartki z zeszytów. Katyń pomścimy, nie? Ale taką pamiętam. Albo bolszewicy do kostnicy. Niezbyt skomplikowane. No ale jakby swoje robiło. No i po takiej akcji na 1 maja właśnie garnęli mnie SBS-y i pamiętam, że oni byli naprawdę grzeczni. Oni ani nie bili, nie wykręcali rąk, w przeciwieństwie do tych milicjantów, którzy mnie capnęli jeszcze w 88. Tam to jakby dostałem swoje. Nie? Mnie też jakby nie zależało na tym, żeby tam jakoś specjalnie chojrakować, to też muszę powiedzieć, bo to, czego się tak naprawdę obawiałem, to sytuacji, w której oni mnie przetrzymają, pojadą do domu i tam zrobią gruntowne przeszukanie. Gdyby tak zrobili, no to niestety kłopoty byłyby o wiele poważniejsze, no bo ten mój arsenał jeszcze nie był przeniesiony w bezpieczne miejsce. No dobra, mówimy o 89 roku. Ja przeczytałem taki tytuł tabloidu. Od kioskarza do posła PiS kiedyś kradł, a dziś umoralnia. Taki znakomity tytuł się pojawił. No i o co chodzi z tym kioskarzem? Opowiedz, bo to jest chyba jedna z najbardziej niesamowitych historii mówiąca, czym był 89 rok, kiedy ta komuna zaczęła się bać. Czasami zaczęła się bać panicznie, że będzie rozliczenie za ich wysługiwanie się Sowietom, za zdradę, za bicie ludzi, za wszystko. To był jakby czas zupełnie niezwykły. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć absolutnie niewykorzystany, zmarnotrawiony. Atmosfera była tego rodzaju, że ja jako uczeń z zawodówki po lekcjach poszedłem do RSW Prasa Książka Ruch. Tam za dworcem była siedziba tego ruchu. Wszedłem do sekretariatu i powiedziałem, że tutaj jestem z Konfederacji Polski Niepodległej i teraz chcę rozmawiać z dyrektorem. No to pani sekretarka była tak przerażona, tak roztrzęsiona, że ona mówi, że my tutaj nie mamy dyrektora, my tutaj mamy panią dyrektor. Więc wyszła pani dyrektor. Pamiętam, to była pani dyrektor Grażyna Dropek. W sumie potem się okazało sympatyczna bardzo osoba, ale
Też była przestraszona. Nie wszedłem do środka, tylko w sekretariacie jakby na stojąco rozmawialiśmy i miałem tam przygotowaną taką przemowę, że w związku z tym, że RSW Prasa Książka Ruch przez tyle i tyle lat wysługiwała się komunistycznej partii zbrodniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo trzeba pamiętać, że RSW Prasa Książka Ruch to była firma bezpośrednio podległa pod komitet centralny. To brzmiało jak początek wyroku śmierci. No właśnie, więc ona sama była niewielkiego wzrostu, ale potem coraz mniejsza, mniejsza. I ja kończę tą tyradę tym, że teraz RSW Prasa Książka Ruch w Bielsku Białej odda Konfederacji Polski Niepodległej w Bielsku Białej jeden kiosk. A pani dyrektor Dropek, zgoda. Ulga, tak? Tak. No jestem przekonany, że gdybym tam zażądał 5 kiosków, 10 kiosków, też bym dostał. Po prostu, no taka była wtedy... Takie były nastroje, tak. Ja byłem tak tym przejęty, tak rozemocjonowany, że aha, no to podziękowałem i wychodzę. No to ta pani sekretarka wywołała do mnie, no dobrze, ale jak możemy się z panem skontaktować? No, jedyny telefon. Numer telefonu. Nie było telefonów. Nie, przecież nie miałem telefonu. Ja też nie miałem numeru stacjonarnego wtedy telefonu. Jedyny telefon, który pamiętałem, to był telefon do mojej szkoły. Nie? Więc podałem ten telefon do mojej szkoły, no i poszedłem. Myślałem, że jak się zreflektują, nie, no to machną na to w ogóle ręką i nic nie będzie. Ale tu po 3 dniach, pamiętam, że to była lekcja fizyki u pana Tyrny. Nagle dup, otwierają się drzwi, wpada wściekły dyrektor, nie, z wrzaskiem, nie, pięta, czy ja jestem twoją sekretarką. I jakby prowadzi mnie do gabinetu, patrzę, tam odłożony telefon na biurku, nie, ja wchodzę, a dyrektor zamyka drzwi i zostaje na zewnątrz, więc to już było dla mnie zupełne nowo. No i okazuje się, że właśnie dzwoni pani dyrektor Dropek, że kiosk jest przygotowany do odbioru, odmalowany, czekają klucze. A że moja szkoła na Gorkiego była jakby no 200 metrów wyżej od ich bazy magazynowej, no to po lekcjach rzeczywiście poszedłem, patrzę, kiosk stoi, tylko brazi. No kierownik bazy przeprasza, że nie dysponują samochodem, nie mogą zaoferować transportu, ale no, żaden kłopot, tylko rozglądnąłem się, patrzę, gdzieś tam jakieś żurawie, dźwigi stoją. No to poszedłem w tym kierunku, jest jakieś przedsiębiorstwo. Jak w sekretariacie się dowiedzieli, że to Konfederacja Polski Niepodległej, natychmiast wyszli jacyś gości od tego dyrektora. Oczywiście transport załatwiony, natychmiast. Ja nie pomyślałem, że będzie potrzebny, że będzie na przykład jeszcze ciężarówka potrzebna, że będą robotnicy potrzebni. No ale dyrektor następnego dnia, czy na drugi dzień... Tak się bali, tak? Wprawdzie nie rozmawialiśmy o tym, proszę pana, ale pomyślałem, że przyda się panu jeszcze ciężarówka i jeszcze pracownicy, którzy pomogą. Nie było przygotowanych żadnych pism, żadnej lokalizacji. Po prostu przejechaliśmy przez miasto i zastanawialiśmy się, może tutaj pod prezydentem ustawimy ten kiosk, no może nie, może dalej. Ostatecznie stanęło pod dworcem. Dla małolatów, którzy dzisiaj tego słuchają, to jest abstrakcja, ale to był taki moment, kiedy komuna tak się bała, że była gotowa, że żadne prawo, żadne zagospodarowanie terenu, żadne tego typu przepisy samorządowe, różne inne tam bełkoty nagle przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, tak? Do 91 do 92 roku oni się bali. Wszystkie lampy w okolicy. Teraz jest tak ciemno, że sam się boję wyjść. Ale osiągnąłem to, czego chciałem. I nikt nie zauważy, jak rozwalę drzwi. Jutro zrobimy skok na kiosk. Jutro zrobimy skok na kiosk. Jutro zrobimy skok na kiosk. Jutro zrobimy skok na kiosk.
żyletki i bilety w papierosy. Reszta jest nic, nie warta znać się na tym trochę. Gdy już oprawię ten wios, to będę bogaty i już nie będę czekał za pomsę od taty. Jutro zrobimy skok na kios. Jutro zrobimy skok na kios. Jutro zrobimy skok na kios. Przez 10 lat może 9 prowadziliśmy z żoną kiosk, potem dwa kioski. Ja dzięki temu mogłem studiować prawo stacjonarne. Ja przyjeżdżałem w piątek rano, czy tam w czwartek wieczorem. Szedłem, jechałem na zakupy i potem w sobotę, w niedzielę sprzedawałem, przygotowując się jednocześnie do egzaminów. No, więc taka to była historia kioskarza. No, wspominam sobie ten czas bardzo dobrze, wtedy nie było internetu. To, że człowiek pracował w kiosku, mógł przeczytać wiele gazet, był wyposażony w pewną wiedzę, no to ułatwiało działalność polityczną. Nie, bo to jest ważna opowieść, bo ta opowieść coś mówi jakoś o naszym pokoleniu. Była tutaj Ania Kołakowska w wywiadzie z chuliganem, która jako 15-latka zaczęła działać opozycji, później była jako 17-latka najmłodszym więźniem stanu wojennego, ale był też Andrzej Dufek z Lechii Gdańsk, brat Dufa świętej pamięci z Federacji Młodzieży Walczącej, który opowiadał, że jako 12-latek woził ulotki do parafii świętej Brygidy, czyli to, co dzisiaj a historycznie ma być w jakiś sposób odśpiewane, było normalną rzeczywistością bardzo wielu nastolatków w tym czasie, wiążącą się z dziką nienawiścią młodzieży do komuny. Ja sobie więcej, przypomniałem sobie jeszcze taką historię, jak nasza klasa w liceum, siódmym liceum ogólnokształcącym w Poznaniu, pojechała na wycieczkę do Krakowa. I my pojechaliśmy na tą wycieczkę do Krakowa, po czym okazało się, że jest manifestacja, musiały to być okolice 88-89 rok, była manifestacja pod hasłem Sowieci do domu, tak. pod ambasadą w Krakowie. No i tak. Wtedy my tylko jak była przerwa w wycieczce, okazało się, że czas wolny poszliśmy. To było pod konsulatem, tam były ostre zadymy. Nie? Tak. No i my poszliśmy pod ten konsulat, ale co? Był z nami kolega z klasy, kolega Igor, który był synem wojskowego i Rosjanki, zapisanym tam do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, bo tego rodzice zapisali, który szedł w ogóle na czele tej manifestacji, wrzeszczał Sowieci do domu i rzucał kamieniami. Bo takie były wtedy nastroje wśród młodzieży. Po prostu taki był czas, tak? Tak, no to był, muszę powiedzieć, wielki kapitał. Ja pamiętam ludzi z tamtego czasu, pamiętam ich zapał, zaangażowanie i to niestety zostało zmarnotrawione. I to jest pewna wina ludzi, którzy siedzieli przy okrągłym stole, potem obalili rząd Olszewskiego. Tak naprawdę dopiero teraz, po 25, 6, 7 latach, my możemy realizować politykę, którą wtedy powinniśmy realizować. Teraz jakoś dopiero Polacy mogą oddychać pełną piersią, są odpowiedzialni za swój kraj, nikt nic nam nie narzuca. Wtedy przyszło po prostu potworne rozczarowanie. Ja pamiętam, jak poszedłem do Komitetu Obywatelskiego, po to by mnie ratowali, bo ci SBC wprawdzie byli grzeczni, ale zapowiedzieli, że wyrzucą mnie w 89 ze szkoły. Ja wiedziałem, że jak mnie wyrzucą z zawodówki, to nie będę mógł pójść do technikum. Więc poszedłem do Komitetu Obywatelskiego. Tam jak zobaczyli te moje ulotki wycinane nożyczkami i odbijane w czarnym tuszu, no to po prostu obnosili to po różnych kolegach, koleżankach i wszyscy tam wybuchali śmiechem, ale jakby to mi zabrali, dali mi ulotki już kandydatów Komitetu Obywatelskiego, to pamiętam ich wszystkich, dali mi plakaty, dali mi wiadro, klej. No i wysłali na miasto. No jak zobaczyli, że jestem skuteczny, bo zaplakatowałem tą główną ulicę doszczętnie, no to ta nasza współpraca się rozwinęła do momentu, kiedy okazało się, że prezydentem został Jaruzelski. No wtedy to był jakby wstrząs, to coś obrzydliwego i jakby podziękowałem za współpracę. Była taka akcja okupacji komitetów PZPR-u. No my nie byliśmy w stanie przeprowadzić żadnej okupacji, bo było nas kilku, ale to jakby nie oznaczało, że nie złożyliśmy pisma. Nie? Napisaliśmy tam na maszynie pismo,
że jak się w ciągu 7 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie wyniesie z lokalu, z tego budynku przy Słowackiego, no to przystępujemy do okupacji. No to sekretarka w tym komitecie tak to podbijała pieczęcią. Zapomnieliśmy o tym, bo wiadomo, że nie przeprowadzimy żadnej okupacji. No ale siedzieli, pełniliśmy tam dyżury, była tabliczka, że Biuro Konfederacji Polskiej Niepodległej. No i tych chętnych zapisywaliśmy. No i kiedyś patrzymy, przychodzi 3 gości, nie, już tacy pod krawatem. Myślimy, że no to teraz już z tego KPN-u coś będzie, nie? Jak się tacy poważni ludzie przyszli zapisać do KPN-u, nie? A oni tak nie, no, od razu chcieli mówić, o co chodzi, nie? No ale w końcu wydusili z siebie, że przychodzą w imieniu tam pierwszego sekretarza KWPZPR z taką uprzejmą prośbą, żeby jednak nie przeprowadzać im jutro tej okupacji. My się zastanawiamy, jakiej okupacji, o co tutaj chodzi? A wtedy dopiero zakumaliśmy, że rzeczywiście zostawiliśmy im pismo, że jutro rozpoczynamy okupację, że oni postanowili już przekazać ten komitet szkole, że to nie ma sensu, że tylko potrzebują troszeczkę czasu, żeby wynieść meble do magazynu, że sprawa jest już załatwiona, okupacja jest niepotrzebna. No, my łaskawie tutaj powiedzieliśmy, że rozważymy ich prośbę, no oczywiście nie byliśmy w stanie przeprowadzić żadnej okupacji. Jest tam jeszcze naprzeciwko ślad, jak patrzę po takiej świni, którą narysowałem kawałkiem stiuku. Przetrwał do dziś, tak? Przetrwał do dziś, nie? Świnia. Potem ten napis ZSMP ktoś zastąpił jakimś innym, tam CWKS czy coś w tym rodzaju. 3, 4. Tam pod Krakowem prąda Wisła płynie, rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie, na polskiej krainie. Na miłość boską, co pan... Przecież to zakazana piosenka, tego nawet słuchać nie wolno, a pan mu jeszcze pomaga. Zabijemy pałą świnie na rogim kiełbasy, na rogim kiełbasy. Tymi kiełbasami, gdzie dług, gdzie na góry. Wyskrujemy wszystkie polskie pustaki i szury, pustaki i szury. Mówimy o pewnym bardzo ważnym momencie, to znaczy jest okrągły stół, jest mnóstwo jeszcze tej radykalnej, bardzo często młodej opozycji na ulicach od właśnie, nie wiem, KPN-u, Solidarności Walczącej, po Gdańsku Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, dziesiątki tysięcy w wielu miastach młodych ludzi na ulicach i potem pojawia się w TVP taki program, który nazywa się Róbta co chceta. Jest on robiony przez Jerzego Owsiaka, który no też jest takim szokiem, bo nagle taka muzyka, której nigdy nie było w telewizji, nagle się tam pojawia. Wszyscy to oglądają, czy prawie wszyscy. I ten Owsiak, no postrzegany jest to jako nonkonformizm właśnie poprzez tą formę, zaczyna głosić jakieś idee apolityczności, takiej podlanej trochę antyklerykalnym sosem i jakby ta opozycja antyokrągłostołowa, później antykomunistyczna, ostra, pragnąca kraju, który nie będzie efektem kompromisu z komuną, traci wśród młodzieży przez kolejne lata jakby naturalne pole swojego działania. Jaka była rola Jerzego Owsiaka, który bardzo źle wyraża się o tobie? Moim zdaniem tutaj najlepszą osobą do rozmowy, do odpowiedzi na te pytania jest Robert Tekieli. Ale to, co on pisze, nie, o tym towarzystwie chińskich ręczników, o tych akcjach w rodzaju uwolnić słonia, które tam miał głosić Owsiak, nie? Że tutaj jakby młodzież domagała się uwolnienia opozycjonistów, nagle się pojawia ktoś, kto woła
uwolnić słonia. No, jeszcze w 80-tych latach. Tak, no to była działalność oczywiście idąca w kierunku spacyfikowania buntu, jakiegoś spłaszczenia tej energii buntu młodzieży antykomunistycznej. A robił to dziennikarz mający swój program w polskim radiu, tak? W czwartym programie, wtedy program, który też się wydawał, no, jak na skalę tego radia wolnościowy, tak? No bo była inna muzyka. I to miało jakieś pole oddziaływania, mniejsze lub większe w różnym czasie. Tak? To była operacja naprawdę wymyślona bardzo zręcznie. Jest taki facet, który miał to, całą tę orkiestrę wykombinować, on się jest Chełstowski. Walter Chełstowski i tak. Dzisiaj pomysłodawca, czy jeden z pomysłodawców Komitetu Obrony Demokracji notabene. No, także to towarzystwo nie jest jakby bezpłodne intelektualnie. Oni cały czas szukają sposobów na walkę z tradycją, walkę z polskością, z patriotyzmem, z ideą niepodległości. Dodajmy, że wtedy to było szerzej, to znaczy przeciwko Owsiakowi też się jakby zaczęło buntować środowisko na przykład punkowe, które uznało, że to, co on robi z Jarocinem, tak, to zaczynają tam wchodzić pieniądze, zaczyna się totalny jakiś szajs i że to zaczyna być kontrolowane. Zobaczmy fragment wypowiedzi Marka Piekarczyka, legendy z zespołu TSA, który jakby przyprowadził Owsiaka do Jarocina. Co on sądzi o Owsiaku z dzisiejszej perspektywy? Przyjeżdżajcie tutaj, a nie jakieś wieśniackie propagandowe koncerty w Woodstock. No. Tutaj trzeba przyjeżdżać. Tam wiocha. Cześć! Marek Piekarczyk i sięgnięcie do źródła. Marek Piekarczyk mówi, że Owsiak takie rzeczy to sobie powinien głosić na wiecu komunistycznym pod Pałacem Kultury. Tak to dzisiaj w swojej książce, którą wszystkim polecamy. Spróbujmy powiedzieć jeszcze coś o tej roli Owsiaka od wtedy do dzisiaj, bo ty jesteś też postrzegany jako taki sztandarowy przeciwnik Owsiaka. Uważam, że ta operacja ma swój wymiar ideologiczny. Jest tam taki element Akademia Sztuk Przepięknych. No to tam co drugi zapraszany to agent, nie? Był Wałęsa, był ten gość od tych historycznych programów. To, co i najskrajniejsze organizacje propagujące idee LGBT gejowskie, tak, były na ostatnim Woodstocku w głównej roli. No tak? Być może nawet tego już nie obserwowałem. No zaangażowanie pana Owsiaka w kampanię Komorowskiego, no to było też coś obrzydliwego, jak na jeden dzień w kampanii nagle zagrała orkiestra po to, żeby poprzeć Komorowskiego. No to zobaczmy Bronisława Komorowskiego. Żałosne. Zobaczmy Bronisława Komorowskiego na Woodstocku. Mimo wszystko w Jarocinie nie byłoby to chyba możliwe. Słuchaj, poczekaj chwileczkę. Jesteś moim gościem. I tutaj możesz, i tutaj rządzę ja. Jest taki czas dla wszystkich gości. Nasz następny gość, biskup Tadeusz Pieronek. Mistrzu, musisz szanować tutaj zasady, które tu panują. Jeżeli nie chcesz szanować, jedź do domu. Jeżeli ci się nie podoba, jedź do domu. Dziękuję. W ten sposób nie będziemy rozmawiali. Jeżeli możemy, właśnie księży biskupie, zapraszam na scenę, żeby poczuć ten klimat, który tutaj jest. Prosimy tutaj zająć moje miejsce. To będzie następny ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, pan prezydent Niemiec, pan prezydent Rzeczypospolitej. Proszę siadać. Moi drodzy, piękną tradycją teraz wstajmy, zaśpiewamy 100 lat naszym gościom, którzy będą szli tutaj za moment między wami. Zróbcie taki szpaler, abyśmy mogli przejść. 100 lat, 100 lat. Wielkie dzięki, 100 lat! Więc ja nikomu nie mówię, jak ma spędzać wakacje, ktoś chce jechać na Woodstock. No bo nie, bo dla tych dzieciaków to jest normalny wyjazd na normalny koncert, tak? Oni nie chodzą na te spotkania jakiejś tam Akademii Sztuk Przepięknych, tam chodzi na te, nie wiem, setki tysięcy będące na Woodstocku, chodzi kilka tysięcy. To jest tak, jakby było to dla nas, tak, jako nastolatków, że jest niebo, piwa się można napić, dziewczyny poznać, namioty i ludzie nie mają w ogóle, często nie są świadomi, no teraz są trochę bardziej, ale przez lata nie byli świadomi tego kontekstu, że jednocześnie jest to mechanizm kontroli przez system ich buntu. Jak ja sobie przypominam te pierwsze akcje Owsiaka, to miało to straszną siłę na zasadzie, że ci ludzie, tacy trochę subkultur, buntujący się, którzy byli przez
milicje przez partie uważani za margines społeczny. No nie zawsze część z nich pasowała do kościoła, a część nie, no bo to wiemy, punkowe, metalowe, różne inne klimaty. No i nagle takie powiedzenie do nich: jesteście super zarąbiści, zbieracie pieniądze, babcie różne wrzucające pierścionki po mężach. Także socjotechnika była... To była manipulacja obrzydliwa, nie wszyscy to widzieli. Ja też tego nie widziałem, jakby no nie dawałem, nie angażowałem się w to, ale nie można było na samym początku odgadnąć tej koncepcji budowy zaplecza pod jakiś Ubekistan, no bo pan Owsiak no, występuje jako pewien rodzaj autorytetu, nie? Jak kończą się argumenty polityczne, no to wchodzi czołowy dobroczyńca Rzeczypospolitej i mówi: o, ten jest dobry, ten jest zły, temu trzeba z bańki, jak ma tam złe zdanie o Bolku, no to... Tak. To jakby teraz to widzimy. Północ, kilka godzin do rana, po raz pierwszy na tej sali. Wyciąga, trzaska Woodstock, forsy na dzieciaki. Punkowych kapel nie zaprosi na granie. A gdzie? Dziękuję, drogi panie. Liga Republikańska, ważna organizacja, o której rzadko się dziś mówi. Mariusz Kamiński, dzisiaj koordynator do spraw służb specjalnych, był liderem Ligi Republikańskiej. Organizacja, która powiedziała nie temu postkomunizmowi, organizując wówczas młodych ludzi, 30-paro latków, byłeś w Lidze Republikańskiej w Bielsko-Białej, tak się poznaliśmy, nie byłeś jeszcze posłem, przyjechałeś do Poronina, gdzie ja miałem wtedy sprawę pod zarzutem, szanowni państwo, umyślnie wprowadził funkcjonariusza w błąd co do tożsamości własnej, informując, że nazywa się Włodzimierz Ilicz Lenin, no to jako Lenin musiałem być w Poroninie. Opowiedz trochę o Lidze Republikańskiej, o tym zaangażowaniu ludzi z tym twoim rodowodem w ligę. To było coś naprawdę wyjątkowego, bo to układało ludziom myślenie, no, jakby pokazywało, że nie jest beznadziejnie. Te memy, te rysunki z Kwaśniewskim, Kwasulą. Tak, to była jeszcze era przedinternetowa na początku. Tak, oczywiście. Tak? No, to jakby robiło, chyba to był 2001 rok, jak przeskoczyliśmy z wiadrem, zabraliśmy klej, przeskoczyliśmy płot i poszliśmy do takiego posła Kobielusza i tam na drzwiach nakleiliśmy olbrzymi reprint mojego plakatu o wprowadzeniu stanu wojennego. Nie? Czyli to była 20. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Też w tym samym czasie kleiłem w Poznaniu przy dworcu PKS-u w przejściach te plakaty Ligi Republikańskiej, które później dziwnie znikały. Później od pewnego policjanta dowiedziałem się, że była w ogóle specjalna akcja, że te plakaty o rocznicy stanu wojennego mają znikać. Już w trzeciej RP, już w czasie, kiedy policja teoretycznie powinna być apolityczna. No to nie było nasze państwo. Cała ta ekipa WSI, która jakby bez żadnego uszczerbku została przeniesiona do trzeciej RP, ta selekcja, weryfikacja SBK-ów, no to też było działanie całkowicie powierzchowne. No, minęło 27-28 lat i my dopiero dzisiaj odbieramy UBK-om emerytury, nie? Mhm. Czyli do dzisiaj opozycjoniści mają marne grosze, bo byli prześladowani, bo nie mogli znaleźć pracy, bo nie uzbierali sobie kapitału emerytalnego, a to towarzystwo ubeckie dostaje po kilkanaście tysięcy emerytury. Chyba najwyższa esbecka emerytura to jest 19 tysięcy miesięcznie. No to naprawdę to mamy tolerować? No to przecież to jest no niepojęte. Na twojej koszulce Stanisław Bułak-Bałachowicz, mówimy o Lidze Republikańskiej, o antykomunizmie. Powiedz, dlaczego Bułak-Bałachowicz? Ja pisałem kiedyś taką szkic, sylwetkę Bułak-Bałachowicza w miesięczniku Nowe Państwo. Dlaczego ta postać strasznie mocna? No i można powiedzieć w tym programie strasznie chuligańska. Oj, tak chuligańska, że chyba nie ma w XX wieku
bardziej chuligańskiej postaci. Czy mnie odpowiada ta jakby koncepcja polityki wschodniej? To jest bohater niepodległej Białorusi, to jest bohater niepodległej Estonii i to też powinien być bohater niepodległej Polski. To był wybitny dowódca. 1920 rok, tak, na Pożółce. To był kawalerzysta, który walczył z bolszewikami z niezwykłą energią, z niezwykłą determinacją. Oddziały bolszewickie, gdy dowiedziały się, że nadchodzą bałachowcy, to rzucały uzbrojenie, karabiny maszynowe i uciekały, bo było wiadomo, że nic nie zostanie. Żołnierze, których wziął do niewoli, no to albo puszczał wolno, albo wcielał do swoich oddziałów, jak chcieli, bo to było wojsko wyłącznie ochotnicze. Natomiast z tego, co mi się wydaje, to żaden komisarz bolszewicki żywy z jego ręki nie wyszedł. To ma piękną kartę jeszcze w obronie Warszawy, bronił pewnego odcinka Warszawy we wrześniu 1939 roku i nie dał się aresztować w 1940 roku, po prostu zginął przy próbie aresztowania. Nie wykluczamy, że też właśnie NKWD we współpracy z Gestapo tutaj zadziałało. No, wybitna postać wymagająca przywrócenia pamięci Polakom. Do tej tradycji też myślę powinny się odwoływać Wojska Obrony Terytorialnej. Inna taka postać, którą propagujesz jego powieści, to Sergiusz Piasecki. No to do wywiadu z chuliganem już trudno sobie większego chuligana wyobrazić. Sergiusz Piasecki żartował, kiedy go wypuszczono z więzienia, że pytano go, żartował, z czego jest ta kurtka, czy to prawda, że to jest kurtka skradziona komisarzowi bolszewickiemu. Na to odpowiedział, że nie, to jest kurtka zrobiona ze skóry komisarza bolszewickiego. Także to mówi to wiele o tej postaci. Dlaczego Sergiusz Piasecki? No, wybitna postać, nie tylko bardzo dobry pisarz, ale niezwykle odważny człowiek, który dziesiątki razy przekraczał na własnych nogach granicę polsko-sowiecką, budował siatki wywiadowcze w Mińsku. No, w każdej chwili groziła mu śmierć, człowiek o olbrzymich zasługach dla Rzeczypospolitej. Szczęśliwie to, że napisał książkę Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, że ta książka jakoś, że rękopis został przeczytany przez przedwojennych pisarzy, którzy napisali prośbę Petycja o łaskę. Ułaskawienie go, wyjaśnijmy, że wcześniej Sergiusz Piasecki znalazł się w więzieniu, kiedy znalazł się bez pieniędzy, dokonał napadu razem z kolegą blisko granicy na bogatego kupca. Była to wtedy strefa, gdzie panował jakby stan wyjątkowy miał dostać karę śmierci. W wyniku wstawienia się polskiego wywiadu została ona zmieniona na długoletnie więzienie, organizował bunty w więzieniach, a później w więzieniu objawił się jego geniusz literacki, niesłychany geniusz literacki, jego powieści tłumaczone na kilkanaście języków, tak? Dzięki Bogu, że wyszedł z więzienia, bo pamiętajmy także o jego niezwykłej, wybitnej roli w okresie okupacyjnym. W Wilnie był dowódcą oddziału wykonującego egzekucję. Już mówimy o II wojnie światowej. Tak, mówimy o II wojnie światowej i dzięki Sergiuszowi Piaseckiemu przeżył Józef Mackiewicz, na którego upleciono intrygę, gdzie wydano za rzekomą zdradę na niego wyrok śmierci. Była to oczywiście akcja sowiecka, bo pamiętajmy, że Józef Mackiewicz był świadkiem tego, co wydarzyło się w Katyniu, czy ekshumacji. No, polecam, wszystko to, co on napisał, jest wstrząsające. Człowiek po prostu jest rozłożony, gdy to przeczyta. Dlaczego Józef Mackiewicz? Bardzo długo trwała w III RP walka o przywrócenie Józefa Mackiewicza. Zdaje się, że Adam Michnik musiał mieć kompleks pewien Józefa Mackiewicza, który powodował, że blokowano na wszelkie sposoby i wydawanie jego powieści, i w ogóle istnienie tego wielkiego pisarza w polskiej kulturze, wielkiego pisarza, o którego powieści mają przesłanie ponadnarodowe, przy całym oczywiście jego patriotyzmie, tak? Oczywiście. No tutaj polecam książkę profesora Boleckiego, zdaje się, Ptasznik z Wilna, ale przede wszystkim trzeba przeczytać powieści Józefa Mackiewicza, w tym też legendarną powieść Donikąd, w której przez usta bohatera
no, padają właściwe słowa. No, jak rozmawiać z komunistami, kiedy oni podmieniają znaczenie słów, zniekształcają język. No, on odpowiada, że nie ma rozmowy z komunistami. Z komunistami się nie rozmawia, do komunistów się strzela. Więc jakby radykalizm Józefa Mackiewicza, no to było coś nie do zaakceptowania dla dzieci ubeków, dla dzieci tych towarzyszy, którzy tutaj przyjechali na sowieckich czołgach w 1945 roku. No z tego musimy się wyzwolić. Ani tradycja KPP, ani tradycja tego Związku Patriotów Polskich Wasilewskiej, ani tradycja tej Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, cała ta gangrena komunistyczna, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna, no to musi być tu wypalone, doszczętnie wycięte z duszy polskiej. A jednocześnie Józef Mackiewicz może być pisarzem łączącym Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, wszystkie narody, które chcą się w tej strefie Międzymorza, Trójmorza, dzisiaj to pada, budować swoją niepodległość, która nie będzie niepodległością fikcyjną, fasadową, tylko prawdziwą. To najwybitniejszy pisarz XX wieku. Polacy muszą go odkryć. Jesteś wiceprzewodniczącym parlamentarnego klubu zajmującego się tradycją i pamięcią o żołnierzach wyklętych. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego tak porywa młodych Polaków dzisiaj? Ja nie mam żadnych wielkich zasług. Tutaj wszystko, co się ważnego wydarzyło, wydarzyło się wcześniej. To jest zasługa Ligi Republikańskiej, środowiska Mariusza Kamińskiego, Adama Borowskiego. To, że po wojnie, czyli po 6 latach okupacji, znaleźli się ludzie, którzy pomimo tego, że mogli normalnie żyć, uczyć się, pracować, zdecydowali się na to, by jednak dochować wierności przysiędze, by dochować wierności Rzeczypospolitej, bo to często byli także młodzi ludzie, którzy dopiero do oddziałów przystępowali w 1945, 1946, 1947 roku. No więc to było niezwykłe, niesamowite poświęcenie, to robi jakby olbrzymie wrażenie, wbrew jakiejś kalkulacji politycznej, bo no bardzo szybko się okazało, że nie będzie żadnej trzeciej wojny, że jakby walczą tylko o honor, że ta walka militarnie nie rokuje powodzenia. Więc ta postawa pewnego maksymalizmu, postawa całkowitej nieugiętości wobec reżimu komunistycznego, no na mnie robi do dzisiaj olbrzymie wrażenie. Młodzi ludzie muszą mieć pewną busolę moralną. No, albo Polska jest wartością, albo nie jest. Więc jeżeli jest wartością, to bronimy jej za wszelką cenę. No więc jeżeli żołnierze podziemia antykomunistycznego byli bohaterami, to kim byli ci, którzy ich zwalczali? No, byli zdrajcami, byli kolaborantami, byli ludźmi, którzy tutaj służyli sowieckiemu zwierzchnikowi, sowieckiemu państwu, więc nie da się tego rozmyć, tak jak chciał to zrobić Michnik, że nurt patriotyczny opozycji spotyka się z nurtem patriotycznym PZPR-u, no i wspólnie dochodzą do wniosku, że już teraz będą budować demokratyczną Polskę. No nie! Byli bohaterowie, byli ludzie uczciwi, byli ludzie oddani bezgranicznie Polsce, no i byli zdrajcy, byli kolaboranci, którzy z jakichś powodów poszli do PPR-u, z jakichś powodów poszli do UB. Nie da się postawić na tym samym poziomie tego i tego wyboru. My musimy budować na idei niepodległej Polski, nie tylko na żołnierzach wyklętych, na całej tradycji niepodległościowej od Konfederacji Barskiej, przez żołnierzy wyklętych, przez Powstanie Poznańskie, przez opór stoczniowców w 70 roku, wreszcie przez Solidarność w roku
80, no to jest nasza tradycja, a nie tradycja Związku Patriotów Polskich, SDKP IL-u i Komitetu Obrony Demokracji. Gdy spacerek mały robię, niesłychanie mnie rozczula, że na słupie wisi sobie europejski wamp kwasura. Pomysł niezły zasadniczo, taki stan podoba mi się. Nie wiem czemu inni krzyczą, że kwasura ma nie wisieć. Bo pomyślcie, moi mili, różne są na świecie gusty. Jeśli już go powiesili, to niech wisi. Jak przeciwnicy zareagowali na to, że jesteś w komisji do spraw Amber Gold? Co jest charakterystyczne dla Trójmiasta? Więc to, że tam w latach 80., nawet wcześniej, była silnie rozwinięta przestępczość. Ci przestępcy zostali zwerbowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Potem ci funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa we współpracy ze swoimi donosicielami stworzyli jakby podwaliny mafii, którą kierował pan o pseudonimie Nikoś. To nie jest tak, że to wraz z jego śmiercią zniknęło. Różne odnogi, różne macki tej grupy no nadal funkcjonują. Także mamy tam sytuację, gdzie jest zbratanie się przestępców z SBK-ami. Tam są silne wpływy rosyjskiego wywiadu. Tam są silne wpływy Platformy Obywatelskiej. No to jest ich matecznik. Więc nie przypadkowo myślę, że dochodzi do zorganizowania takiej operacji, która ma na celu wychwycenie możliwie dużo żywej gotówki od obywateli. Operacja jest na pewno chroniona przez służby specjalne, bo nie można sobie wyobrazić, żeby aż na tak wielu poziomach, w tak wielu instytucjach ludzie wykazali się kompletną ignorancją. Staszek Pięta był moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzięki Ci za przyjazd z Bielsko-Białej. W szczególności chcielibyśmy pozdrowić Jerzego Owsiaka, który dzisiaj stara się pokazać, że to on jest ikoną wolności dla młodego pokolenia. W naszym pokoleniu taką postacią zasłużoną dla polskiej wolności, postacią, która nie wahała się w tej sprawie nawet okradać radiowozów pod komendami milicji, co w naszych rocznikach wcale nie było kontrowersyjne, był właśnie Staszek Pięta. Staszek Pięta to wolność, a nie Jerzy Owsiak, to przesłanie programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.